Tak jak mówiłem, tutaj najważniejsze jest to, żeby rozszczelnie odnieść. Nie wystarczy położyć tej folii na nim, tylko tutaj wszędzie maksymalnie popychać, podnowić. Rozpoczynacie ciekawą akcję organizowaną przez Towarzystwo Sportowe Chemik. Tak, dzisiaj się rozpoczął cały cykl akcji nauki pierwszej pomocy przez wszystkich wychowanków klubu Chemik Kędzierzyn-Koźle. Dzisiaj zaczęliśmy od sekcji bokserskiej. Jak widać, jest to szkolenie, nazwijmy to, obowiązkowe dla wszystkich zawodników klubu z Chemika Kędzierzyn-Koźle. To znaczy nie tylko sekcji bokserskiej. Nie tylko sekcji bokserskiej. W naszym następnym planie są wszystkie sekcje piłkarskie naszego klubu. Kto przeprowadza to szkolenie? Przeprowadzają szkolenie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłodnicy. Widziałem dzisiaj, że różne warianty udzielania pomocy ćwiczono. Tak, takie typowo życiowe, jakieś zakrztuszenia się, utraty przytomności, czyli wszystko to, co spotyka nas w życiu. Bo na pewno każdego w życiu nas spotkało, czy starszego kogoś na imprezie, czy młodszego gdzieś przy jedzeniu cukierków, jakieś zachłyśnięcie, jakieś zakrztuszenie. Tak więc to wszystko tutaj jest omawiane do takiego stopnia, że nie omawiane, bo omawiane, żeby usłyszeć, tylko każdy uczestnik musi to przećwiczyć, powtórzyć, czyli musi to zrozumieć, się tego nauczyć, a nie tylko zaliczyć. Dlaczego zdecydowaliście się na takie szkolenie? Z kuli bezpieczeństwa, choćby dla samego siebie, uważamy, że to powinno być podstawą. Tylko tak jak mówię, nie zaliczenie takich zajęć, tylko wyniesienie coś z tych zajęć. Czyli nie na sztukę, że ktoś przyjdzie, powie nam parę zdań, bo w szkołach takie coś jest, tylko chcemy wprowadzić, na pewno to będzie cykliczne, czyli co parę miesięcy to będzie powtarzane i każdy zawodnik będzie musiał potrafić to, nie, że on będzie musiał uczestniczyć w tym, tylko będzie musiał to potrafić, będzie musiał to pokazać, omówić, jak co się robi. A dlaczego? No bo bardzo dużo rzeczy w życiu nas przykrych spotyka. Jesteśmy niejednokrotnie świadkami wypadków samochodowych, jakichś nieszczęść w domu, w szkole, gdzieś na ulicy i tak naprawdę nie wiemy, jak udzielić komukolwiek pomocy. Owszem, można tłumaczyć tym, że są od tego odpowiednie służby, ale niejednokrotnie byliśmy świadkami tutaj też, nawet w Kędzierzynie-Koźlu, że na przykład te służby medyczne były zbyt późno. No niestety tak się zdarza, bo zanim dojadą na miejsce zdarzenia, to upływa ileś tam minut, a w tym czasie ci, którzy widzą, co się stało, mogą udzielić pomocy, jeśli oczywiście potrafią. Tak, oczywiście, że mogą, to nie jest karalne, no, nawet złe udzielenie, to choć to brzydko zabrzmi, nie jest karalne. No, myślę, że największy problem jest tutaj nie robienie kompletnie nic albo przeszkadzanie. Myślę, że ta akcja, no, mam nadzieję, że nikt z uczestników tej akcji nie będzie musiał z tego korzystać, co się dzisiaj nauczył. Oby nie, ale sądzę, że jeszcze te nauki muszą być powtarzane, bo dzisiaj jest sporo elementów i nie sądzę, żeby to wszystko można było tak dobrze zapamiętać. Tak, tutaj profesjonalizm pana Grzegorza ze Straży Pożarnej, no, chciałby przekazać jak najwięcej tej wiedzy, zgadzam się z tym. Że świetnie mu to idzie. Świetnie mu to idzie, już mówił bardzo dużo rzeczy, że ja już połowy, szczerze mówiąc, nie pamiętam. To nie jest wina jego przekazu, tylko wina tego, że to naprawdę nie są, wbrew pozorom, na pierwszy raz tak proste rzeczy i dlatego na pewno to będzie powtarzane, nie? To będzie powtarzane do takiego stopnia, że każdy będzie musiał to umieć, potrafić w naszym klubie.